Pierwsze pytanko na sam początek. Kto jest lepszy, Alek czy Sebek? Tutaj stoję sobie ładnie, pięknie i do was macham. Słuchajcie, myślę, że polubicie mnie bardziej. Aczkolwiek Alek też jest fajny, ale nie aż tak fajny jak ja chyba, co? Ja jestem lepszy, better jestem. Dobra, widzowie, to zrobimy coś takiego. Kto jest za Sebkiem, klika łapeczkę w górę. Kto jest za Alkiem, ten nie robi nic. Ten klika w Subika, no co ty, no jesteś nie, Subika, w górę, słuchaj, u mnie widzowie, słyszysz, u mnie widzowie wszyscy mają kliknięte Subika, co nie? Widzowie, prawdę mówię czy nie mówię prawdy? Myślę, że macie wszyscy kliknięci, a jeżeli nie macie, no to teraz macie ostatnią okazję to zrobić, bo dobijamy 300 tysięcy, a Alek i do ciebie stówka, co? Ja 100 tysięcy, ja 100 tysięcy. No to pomóżcie Alkowi i pomóżcie mi dobić 300 tysięcy i będziemy wszyscy spełnieni. A dobra, dokładnie. A my zaczynamy w ogóle, bo Alek mieliśmy coś robić, a ty gadasz o czymś i gadasz i gadasz. Zobaczcie, mamy tutaj postawioną taką ścianę z bedrocka, nie bez powodu ona tu stoi, bo będziemy musieli zakryć się. A w sumie to będziemy musieli zakryć budowy, które będziemy budowali. Alek będzie budował Grimace Shake'a, bazę Grimace Shake. Ja będę budował bazę Skibidibi Toilet, czyli taką toaletę z wystającą głową. I to będą nasze tajne bazy. Musimy je zrobić w taki sposób, nie z bedrocka, tylko normalnie najtwardszy materiał, jaki może być, to może być beton. Ja już sobie mam przygotowane i będziemy... Słuchaj, na koniec, jak już wybudujemy te bazy, ja pokażę twoją, ty pokażesz widzom moją, no to wtedy zrobimy walkę. Kto będzie lepszy? Taki pojedynek mały, dobra? Rozumiane? Dobra, ja na pewno będę lepszy, zbuduję lepszą no bazę. No to zobaczymy. Także mamy czas teraz, chwilę na wybudowanie. Zróbmy to, nie wiem, w 5 minut, Alek. Co ty na to? Zdążysz dobra, czy nie? Ty jesteś słaby w budowaniu, ale... Powinieneś dać radę, co? Oczywiście zdążę, stary, no ja bym nie zdążył pana to, taka prędkość jest. No to dobra, dawaj, patrz, znaczy nie patrz na to, bo ja nie chcę patrzeć na twoją, a ty nie masz patrzeć na moją, rozumiemy się? Tak, nie będę podglądał, obiecuję. Także no nie patrzymy na nikogo, ja już podstawę sobie zrobiłem, teraz zacznę od kibelka. Tutaj normalnie takie szara, to będzie moja podstawa, tylko nie mogę za głośno mówić, żeby Alek mnie nie usłyszał, ale ja wszystko Alek... słyszę, spokojnie. No, budowanie ci tam idzie, wszystko ładnie, w porządku? Tak, no ja już stópki mu zbudowałem, teraz mu korpus buduję. A, stópki, państwa. No dobra, ja buduję całkiem inną budowlę, także moja będzie trochę inna, jego będzie Grimace Shake. Ej, ale co ty za czary używasz? Co to tam takie wielkie jest, co? Co, ja czary? Żadnie, ja nie czaruję. A ty co to za czary? Jakieś kwadraty tak szybko postawiłeś? Ej, co ty się mi patrzysz? Nie patrz się! No nie, ej, musimy powiększyć tą ścianę, bo będę widział twoją budowlę, a ty moją będziesz widział. Weź powiększ ją. No trudno, trzeba. Nie ma trudno, bo ja ją zaraz powiększę. No to powiększ, dawaj. Nie, ja no. Nie mam czasu, nie, bo ja wiem, o co ci chodzi. Ty chcesz, żebym miał mniej czasu na budowlę. Dobra, nie ale prawda. Słuchaj, rozmiarem i tak nie wygrasz. Od razu ci powiem, że rozmiary tutaj nie wygrywają. Chodzi w tym o to, żeby jak najwięcej baza przetrwała i żebyś ty się nie uszkodził, bo będziemy na survivalu i nie możemy paść. Znaczy, ten, kto padnie, to po prostu przegra, co nie? Także musisz naprawdę tą bazę w środku ty, jakoś jak zrobić fajną. Ale jak moja baza będzie większa, to będzie solidniejsza i dlatego wygram wtedy. No zobaczymy. Ja nie jestem za tym, żeby robić dużą, ja jestem za tym, żeby zrobić mniejszą, ładniejszą i bardziej odporną. Tylko żadna z tych rzeczy nie będzie jakby, wiesz, pasowała do twojej bazy, bo to wszystko będzie właśnie opisem mojej bazy, nie? No spokojnie, ty się o mnie nie bój, słuchaj, ja będę miał i tak lepszą bazę od twojej, twoja będzie słaba w porównaniu do mojej. Tak, no wmawiaj se, doła, ja już rączki buduję, brzuszek, stópki, nóżki mu zrobiłem, teraz ręce robię, o proszę bardzo, tutaj z jednej strony, tak, z drugiej. Bo ja przez przypadek zundowałem nie to, co miałem i mi cofnęło trochę budowlę. Stary, ale twoja to nic. Baza ledwo stoi, a moja już prawie skończona jest. Tak, ale co ty masz za bazę, weź przestań, mi się w ogóle nie chce na nią patrzeć. Znaczy nie mieliśmy patrzeć, dlatego ja nie patrzę. Nie patrzę na Alka bazę, nie interesuje mnie to prawie, że w ogóle, także ja sobie robię swoje, ale ty se rób swoje. Nie patrzysz, bo zazdrościsz po prostu, że tak, lepiej. Tak, wmawiaj sobie, i tak ci widzowie nie uwierzą. No, oni nie muszą uwierzyć, oni to wiedzą i widzą, dokładnie. Tak, dobra, ja sobie tutaj robię, zrobię głęboki kibelek i wejście będę miał od dołu, ale nie mogę za dużo gadać, bo on mnie podsłuchuje cały czas. Ja wszystko słyszę. Alek, ty jesteś takie gumowe ucho. No trochę, ale ja muszę po prostu znać informację twojej bazie, że przewagę ja ci dam mieć. Informację, no.
No a czekaj, bo się skupiam na budowie bazy, robię ja sobie też, pasurki czekaj, bo teraz. Nie wiem co ja robię tutaj. Cyk, tu muszę ty zrobić coś wiesz, takiego. Co ty budujesz, a ty chcesz wygrać, no chłopie, no. Ja wygram bez problemu, ty się o mnie nie martw, słuchaj. Tak, no dobra, to ja teraz robię kolejne pasurki, żeby wydrapać oczy. A rób se co tam chcesz, kogo to interesuje, toilet. Co ty tam robisz. No, wiesz co, ja przynajmniej opowiadam o tym, co robię, a ty nic nie opowiadasz o swojej bazie. Ja nie muszę opowiadać, u mnie widzowie widzą, co ja robię. No dobra, no ale ty tak krzywo budujesz, że to nawet nie wiadomo, co ty budujesz. Czemu ty się patrzysz na moją budowlę? Ja też teraz się na twoją popatrzyłem, nie patrzę, a co tam? Nie patrzę, tylko lądowałem w dół. O, nie, a, lądowałeś w dół, to jest tylko takie twoje tłumaczenie, ale to tłumaczenie nie jest zbyt dobre. To jak mam lądować i patrząc na twoją bazę, co? Nie wiem, czekaj, bo ja tu zagadujesz mnie, ja już nie wiem, co ja robię. Źle teraz przez ciebie blok postawiłem i czas nadrabiam. Wiecie co? Ja odpuszczę Alkowi. Wezmę normalnie, będę ręcznie budował, żeby mu pokazać, że i tak moja baza będzie lepsza. Wybuduję tą swoją tajną bazę już do końca ręcznie, nie będę używał żadnych komend. Zobaczcie, widzowie, tak, elegancko to tu buduję. To się źle skończy tobie, wiesz? No, zobaczymy, ja bym nie był taki mądry jak ty, bo wiesz, ci co byli pierwsimi zostają... Nie, czekaj, jak to leciało? Co? Pierwsi będą ostatnimi, ja ostatni pierwszymi chyba. No dokładnie tak, jak mówisz, to tak jest właśnie. No to tak będzie z tobą, dobra. To ja buduję tutaj kiełki, o proszę bardzo, w ten sposób, trochę upośledzony, ale jest, no... Alek, zobacz jak mój kibelek już wygląda ładnie. Nie, bo ja praktycznie twoją połowę już wlatuję moją bazą. No, piękny stojak dla ptaków, wodopój. Ty jesteś dobry stojak. A, zobaczysz, jak moja budowla będzie wyglądać. W sumie, to wiecie co? My moglibyśmy tego nie przeciągać. Po prostu budowle wam pokażemy, jak już będą całe zrobione, ale u mnie już to się tak prezentuje. Mogę wam pokazać, słuchajcie. I albo nie. Albo wiecie co? To nie był zbyt dobry pomysł. Dobra, budujemy dalej. Ale nieaktualne, Alek, to co mówiłem. Nie chcę cię martwić, ale 5 minut minęło już. Nie minęło? Co ty gadasz? Jakieś 2 minuty dosłownie minęły? Jeszcze mi zajęłeś czas, bo nie chciałeś tej, jak to się mówi? Widzowie no, słyszeli. No. Tłumacz się. Jak to się mówi, co nas zasłania? No, ściany, dokładnie. Dobra, to ja lecę dalej. Leć se tam, gdzie chcesz. Myślę, z jakiego wkładu jest budować szejka jemu w rączce. Nikogo to nie interesuje, co ty szejka. Myślisz tam, co ty chcesz zrobić. No dobra, może ktoś się znajdzie, kto będzie chciał mnie słuchać. Widzowie, chcecie mnie słuchać? Mam opowiadać, co robię? Ja bym nie słuchał. Napiszcie mi w komentarzu, proszę, Sepkowi też, niech mu się głupio zrobi. Nie, słuchajcie, ja już mam kibelek prawie, że gotowy! Tak on się prezentuje, bardzo ładnie, teraz to przypomina kibel, co nie? Tu u góry normalnie... musisz zbudować. Tylko jeszcze taką deskę bym musiał zrobić, może tutaj dam podwójne, o, coś takiego, albo nie, szarego bloku, o, będzie się odróżniać ta deska, okej, coś takiego zrobimy, dookoła lecimy, bardzo ładnie, ale ja mam super pomysły, Chłopie, ty takich pomysłów tak. Nigdy nie byś nie miał. No wiem, no przecież ty jesteś najlepszy, co nie? No właśnie. No. Widzę, że nie muszę ci tego powtarzać. No nie musisz, przecież ja znam twoje umiejętności, nazwijmy to, nie? Ty moje umiejętności znasz na pewno, nie? No jak to nie? Znam twoje umiejętności, jesteś mega czekaj, dobry czekaj, w czekaj, gierki. Ty mnie zagadujesz specjalnie, ty specjalnie to robisz, ja coś czuję. Skąd wiesz specjalnie? Nie, a, no wydaje... ja wiem wszystko, wydaje czekaj, ja muszę tu dokończyć deskę, normalnie robić i wtedy za chwileczkę pogadamy i za chwileczkę rozwalę całą twoją tajną bazę, więc tam się lepiej tą bazą zajmij, a nie lepiej gadaniem. Lepiej się zajmuj tym, żeby ja twojej bazy nie rozwalił. A ja jestem spokojny o swoją bazę, moja baza jest na tyle odporna? Czekajcie. Aha, dobra, trochę źle to zrobiłem. To nawet nie wiesz, co robisz, nawet się skupić nie umiesz. Cyk, ja już panie mam zrobione, o czym ty gadasz do mnie? O czym ty mówisz? Tak, skończyłeś już budowanie swojej bazy? Musimy walczyć, tak? Jeszcze nie walczyć. Co ty chcesz? Ty chcesz tak szybko dostać? Nie, ja po prostu chcę szybko cię pokonać i iść do domu, na kebaba chcę iść. Ej, ale wiesz, że w środku też musisz mieć umeblowane wszystko ładnie, pięknie, nie? Po co mi meble w bazie, ty, chłopie, ja tu idę walczyć, a nie spać. Nie, masz zrobić. Widzowie, jak on nie zrobi, to odejmujemy mu punkty.
punkty? No dobra. To mogę właśnie zrobić sobie bazę. Dobra, zaczekaj, ja sobie tutaj wejść tak od środeczka. Teraz zrobię sobie tutaj dziurę. Ale mi fajnie wyszło to, elegancko. Dobra, mamy tutaj drzwi, stawiamy. Tu dajemy drabineczki. Okej, okay, damy tutaj drabinki do góry. No i ładnie, pięknie wszystko po mojej myśli, tak? Idzie tak, jak miało iść. A ty teraz o mojej bazie mówisz, że fajnie, ładnie, tak? Nie, okay. Nie, o swojej. A, swoje, no to nie, to coś kłamiesz. Dobra, idziemy dalej. Ja tu meble stawiam, tutaj jak mi każe, żebyś potem nie płakał, że nie dałem tych mebli. Tu będzie dobra. Klapa i tutaj damy jeszcze wodę. Cykniemy gdzieś potąd, może być i potąd. Woda jest takim przewodnikiem, że normalnie ja nie będę nic czuł we wodzie. Jak on na mnie armatę strzeli czy coś, to mnie woda ochroni. Także no, ja sobie coś takiego zrobię. Zobaczymy, czy to zadziała, zobaczymy, no. No panie, dobra, cyk, woda elegancko poleciała na dół, tak jest, o to mi chodzi. Ty, a ten to jest twój shake? Jak on wygląda? Ej, to w ogóle Grimace Shake'a nie przypomina, tylko jakiegoś ludka fioletowego. No to jest Grimace Shake, nie śmiej się z mojego Grimace Shake'a. Jakiś ludek fioletowy, no ale dobra, no rób co tam uważasz, nie? On po prostu jest zdenerwowany na ciebie, tylko taką postać przybrał, dlatego. Nie, tak. Żeby coś, ale rób co tam uważasz, ja sobie tutaj cyk zrobię, do drabinek, okay, będę miał dwa wejścia, głowę, nie? No. Gdzie twoja głowa z Kibidi Toilet, powiedz mi, no? Jaka głowa Skibidi? No, a Skibidi Toilet ma przecież głowę, nie? A spokojnie, tam... jeszcze budować nie skończyłem, chłopie, ja dopiero zacznę budować. Znaczy nie zacznę, już dawno zacząłem, ale ja dopiero tu będę ją dokańczać. A ty mi nie komentuj mojej bazy, a to jest słaba, no to muszę coś powiedzieć. No, nie jest słaba, jest lepsza na pewno od twojej. Nie jest lepsza od mojej, nie ma takiej opcji. Dobra, tu damy skrzynki, to będzie moja mała, tajna baza. Tu będę miał łóżeczko i będę sobie spał. Jeszcze łóżko położę, cyk, cyk, ajajaj, wyrzuciłem, nie tak miało być. Dobra, kładziemy je gdzieś w tym miejscu, dobra. I co? Tu nic więcej nie potrzebuję, wszystko jest okej. Także dajmy to i wychodzimy. Wychodzimy, teraz zrobimy głowę i jest wszystko gotowe. Także dobra, Alek, za chwilę stary, zaczynamy. Przygotuj się. Musimy kończyć, bo czasu nie ma już. No przygotuj się, przygotuj, ja ostatnią głowę robię i wszystko jest. Tak, no dobra, to jeszcze daję ci ostatnie. Ty mi nic nie musisz dawać, ja sobie sam dam. Tak, no dobra, to sobie daj. No a ja dalej tutaj buduję, tutaj dokończą sobie dywaniki, cyk, cyk, proszę. Ty jeszcze bardzo nie zrobiłeś? No a co mam robić, póki ty nie skończysz, to ja sam muszę coś robić, nudzić się nie będę, nie? Ty czekaj, jaki jest kremowy blok, taki, wiesz, przypominający ciało? No to terakota, bo glina. O, zrobimy z terakoty. Dobra, dzięki bardzo. Terakota sobie. Nie ma za co, trzeba słabszym pomagać, nie? Ty, pokazać ci, jak wygląda. Ja ci dam zaraz słabe usze. Ja ci zaraz dam słabe usze. Zobaczysz, jak bęcki dostaniesz, przyjdziesz i mnie przeprosisz za to, co powiedziałeś. Założymy się, Alek, że będziesz mnie przepraszał za to, co powiedziałeś? No, o ile co? O 100 złotych? Ja się o pieniądze nie zakładam. Słuchaj, załóżmy się o przekonanie. Co ty na to? No dobra, może być. Ale patrz, pokażę ci, jak twoja toaleta wygląda. Chodź, podejdź do mnie. Czekaj, czekaj, bo nie skończyłem jeszcze budować, o czym ty mi mówisz. Weźmy ale sobie jeszcze czarny kolorek. Dobra, wygląda. Alek, weź zaczekaj na spokojnie. Ja widzę, że ty nie możesz się opanować. Weź się tam, nie wiem, ściągnij bluzkę i pilnuj jej. No dobra, to będę ją... Ale ja już siedzę bez bluzki, ty. No to nie wiem, coś porób, czym się zajmij, bo ja jeszcze nie skończyłem. Dobra. To ja idę do swojej bazy, a ty tam się dalej baw, okej? Okay? Słuchaj, ja już mam zrobioną, ja już mam gotową. No dobra, no to tam, no, kończ dalej. To ty kombinujesz tam, powiedz mi. Gdzie? To gdzie? Ale gdzie, co kombinuję? No ja coś słyszę, że ty coś kombinujesz. Nawet mi nic nie rób przy mojej budowli, bo wtedy twoją usunę, nie? To ci się wydaje, ja nic nie robię. Ja jestem ogólnie u siebie w bazie teraz, dokończam umeblowanie. No dobra, tutaj, okej. Dobra, cyk, ja już mam gotowe, stop czas. Jak to stop czas? No stop dobra. Czas, stop no czas, klirujemy sobie ekwipunek, bierzemy sobie jakieś bronie, ja też sobie wybieram. Na początek atakujemy się z mieczyków, a później lecimy normalnie, albo nie, z mieczyków będzie bez sensu. Wiesz co, od razu z broni, będziemy się nawaliali tak? Z broni, także przygotuj sobie wszystkie bronie. Ja sobie też tutaj przygotuję, cyku, fiku, miku, czyli to bierzemy. To bierzemy, dobra, tak żebyśmy wygrali z nim. Rzeczy. No tak. Ja biorę najlepsze bronie, żeby się rozwalić, żebyś nie miał kompletnie szans tak, ze mną. Tak, nie dasz rady, jesteś słaby.
No, no, odezwał się pan Sebek. Ale dobra. Słuchaj, wiesz, że to jest no, ten jeszcze aktualny, że będziesz mnie przepraszał, że moja budowla jednak jest super. Tak, zobaczymy jak bomba walnie, wybuchnie. No, zobaczymy co się stanie, no. No, okej, okay, ja już wszystkie bronie prawie wziąłem. Ja już jestem gotowy, a więc tak się prezentuje moja baza tajna, skibidibi toaleta, a tutaj jest Grimace Shake Alka, no niby jest wielki, ale co z tego, zobaczcie, tu w jakimś brzuchu on ma sobie wybudowany domek, tu ty śpisz? No, chłopie, ja tu będę spał, no chciałeś, żebym sobie bazę zrobił w środku, no to sobie zrobiłem, nie, tutaj dobra, elegancko. Dobra, czekaj. Ty jesteś na swojej stronie, ja jestem na swojej stronie. Weź zaznacz ten murek i go usuniesz, dobra? Jak będę odliczał. Dobra, to ja już go zaznaczam. Ty sobie zbrojkę lepiej ubierz, bo ty dalej jej nie masz. Wpisujemy game od survival. Ja bez zbrojki cię rozwalę. Ja nie, zbrojki? Ty jesteś tylko taki słaby, że musisz już zbrojkę układać. No dobra, ten. dobra, to brak. Czekaj. Aha, nie mogę, że zaznaczyłem najpierw, okej, okay, na twój znak mówiłeś. Ale jeszcze mam dla ciebie prezent, tak zanim zaczniemy walczyć, to trzymaj. To dla ciebie prezent. Tak wygląda twoja baza. O, w ten sposób. Dobra, idź, bo nie ma czasu. No dobra. To idę na brzuchal swój, dobra. No dawaj. Ty do Game siebie. Od survival wpisuj. Game od survival mam, dobra, cyk. I czekaj, tu i zaczynamy bronię. Za 3, 2, 1. Lecimy! Tak jest, Alka bazy! Amaszowek! Nie, no co ty, ale ile ty masz tych rakiet? Co? Ja nie mam, ja mam mało. No tak, mało. Zobaczcie, Alka biedną bazę. Ogarnij się. No dobra, to słuchaj, już armatami nie będę strzelał, dobra? Ale obiecuję, że cię rozwalę, a ty też możesz we mnie strzelać. Ja czekam, nie? Możesz śmiało. No dobra, strzelam w ciebie. Wow! Dobrze, miałem wodę rozlaną. Spadłem, no ale nic mi nie jest. Dobra, no to zaczynamy, no. Tak już na poważnie, 3, nie? 2... No co to? Moja kosa. I co? Ej, no słabo dobra, masz tą bazę, dobra, coś. Stop, przepraszam, miałeś rację, no. A kurde, czy nie we mnie. Mówiłem, że cię bez zbrójki rozwalę. No strzelaj we mnie, przecież czekam na ciebie. Miałeś no dawaj, rację. Dawaj, dobra, jesteś taki strzelam. Mocny, twardy. Strzelam, no, z piorunów w ciebie. Wow, ej, strzeliłem w siebie, sam w siebie strzeliłem, rozwaliłem se bazę. Ajajajajaj. Ojojoj, coś zawiodło. Czekaj, ale z czego ty do mnie strzelasz? Masz lasera, a nie, to minigun. A masz ty, podaj. No dawaj, twardzielu. Zobacz, jestem we wodzie lasera. I mi nic nie robisz, jesteś tak słaby. Ja wiedziałem, że ta moja baza jest lepsza od tej twojej. A masz, rakiety lecą! Jest, udało się, poleciały. Zobaczcie, dziura u niego tylko została w tej tajnej bazie, no nic nie, więcej. Nie, my się. A wiesz, że ja jeszcze mam pełno armat i mogę rozwalić do końca tą twoją tajną bazę. A nie! Prawie padłem, wow, jedno serduszko. Ale jesteś słaby, ale z ciebie słabia. Co, ja słaby? Wyłaź stamtąd. Ale jesteś bambik. Zobaczcie, Alex strzela do mnie i nie wziął sobie armat. Ojej, a jak mi przykro. Amasz! Wyłaź stamtąd. Amasz, lecą armaty. Co rakiety są w ogóle. Czekaj, celuję w ciebie. No, dawaj, no. Dobra, leci. O, armata poleciała, o nie, strzelił we mnie, ale nic mi nie zrobiła ta twoja rakieta, mówiłem, że moja baza kolejna. Jest lepsza. No, zobaczcie, moja minka przetrwała, normalnie jest z betonu zrobiona, a Alek zrobił z jakiegoś, nie wiem co to jest. No dostał. Ej, jakieś słabe to twoje coś, twoja baza nic nie, znaczy moja baza nic nie pada. No bo nie wiem, moje rakiety nie działają na ciebie, no, a masz lasera, padaj. No wow. Ja cię zaraz rozwalę, nie? Czekaj. Tak. Wycelujmy no. Na Alka. Czekaj. Gdzie ty jesteś? O, tutaj jesteś, nie mam dobra, je. Masz? Ej, ta woda mnie chroni naprawdę. Dobrze, to że ją zrobiłem. Tak we mnie, czekaj. Masz z lasera. No słabo, no. Słabo ci to idzie. Jak czekaj, to słabo? Gdzie? Namierzanie i pyk, lecimy na niego. A masz. Oj, nie. Musimy się ukryć nie, i lecimy na niego. No nie, broń mi się skończyła. Broń. Dobra, jest to mojej bazy i tak nie ma, to idę na ciebie. Dobra. No to dawaj, więc czekam, nawalamy Alka, nawalamy. I no chodź, zapraszam cię, o idę na ciebie, masz granatami, łap granaty. No chodź, swajaku, a masz. Wybuchaj. Czekaj, muszę sobie bronię pozmieniać, bo normalnie nie mam broni. Chodź, cyk, bierzemy te FG, załatwię, armaty. A masz ty.
Ej, odsuń się, odsuń się ode mnie, nie, bo cię strzelę zaraz, albo sam swoją bazę zestrzelę. Dobra, odsunę się. Skończyło się, skończyło się! Ej, ty masz złote jabłka, ty masz złote jabłka! No specjalnie, i masz tego zmiotacza ognia. A woda mnie chroni, ja no mówię nie, ci. A spioruna? Ups, ups. Ty sam siebie zatwierdź. No wiem. Dobra, o, dobra, chcesz na TFG? Okej. Okay. Teraz ja. O nie, nie, strzelam. Ej, ale ty masz jakąś zbugowaną zbrójkę. Ja utknąłem na dole, jak mam stąd wyjść? Nie wiem, jesteś cienki. Nie, ej, ale wypuść mnie. Ej, ale tyle armat dostałeś, tyle TFG i ty nie padłeś, czyli to jest niemożliwe. Dobra, bez zbrojki też się załatwię, pa, chodź tutaj. Tylko mnie wypuść, ej, bez zbrojki idę na ciebie. No, dobra, dawaj, idę. Dawaj, chodź. Wypływam. O, nie, tym. O, jestem w twojej wiosce, ty. O mój gminy, dobra, ty dokończę twoją tajną bazę, ale chyba masz mi coś do powiedzenia, co? Czekaj, stop czas, stop, już nie strzelamy więcej, no. Podlatujemy do góry i zobaczmy, jak te nasze bazy wyglądają. Ja sobie sam w sumie rozwaliłem swoją rakietą bazę, ale w sumie oprócz tego, że się woda wylewa, to nic nie ma. Zobaczcie, zamurowałbym tą wodę i ona jest cała, nic się jej nie stało, Alek, mówiłem, że ta twoja baza jest dużo słabsza. Porobiły się dziury, a z jakiego materiału ty w ogóle budowałeś? Zobaczmy. O nie! Ej, bazę budować z wełny? Co to ma znaczyć w ogóle? Widzisz, twoje TFG nawet nie mogą rozwalić mojego betonowego, tutaj eleganckiego, tej tajnej bazy, a twoja, no niestety... No dobra, no przepraszam, miałeś rację. A i co? Jak zwykle miałem rację, musisz dobra, mi to przyznać. Cicho bądź. No, dobra, widzowie, to by było na tyle, słuchajcie, Alek znowu okazał się słabszy niż ja. Mam ostatnią armatę tutaj i dwa TFG, może dobiję tą bazę, nie wiem, zobaczymy. Jeżeli mam ją dobić, to napiszcie w komentarzu, a jeżeli nie, to wbijcie na mój drugi kanał, jak i na mojego Instagrama. Wszystkie linki macie w opisie, a ten odcinek czegoś się kończy, także co, ja się z wami żegnam, do jutra, na razie, cześć, trzymajcie się, hej, Alek, zobacz, leci coś na twoją bazę, o mąż!